dzisiaj podpisaliśmy kontrakt z Filipem Bednarkiem, kontrakt, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2020 przez kolejne 2 lata. Plus opcja na jeszcze 1 rok współpracy. Filip dołączy właśnie do nas 1 lipca, będzie z nami trenował. Nie będzie mógł wystąpić jeszcze w tym sezonie trwającym, ale fajnie, że już będzie mógł dołączyć, trenować z nami. Będzie mógł wejść do szatni, będzie mógł zbierać swoje doświadczenia już w Lechu Poznań. Myślę, że nie jestem chłopakiem, który wybiega bardzo daleko w przyszłość, ale na początku chciałbym tu zostać pierwszym bramkarzem. A co będzie dalej, no to już tylko i wyłącznie walka o najwyższe cele, no bo Lech jednak jest drużyną topową w Polsce i ta walka o najwyższe cele zobowiązuje. I gra dla Lecha to wielka nobilitacja, więc będziemy walczyć o wszystko, co da się wygrać. Najważniejsze są czyny i ja będę chciał swoimi czynami pokazać trenerowi, że na to miejsce zasługuję. Już. Mogę jechać do zachodu słońca. Oprócz oczywiście umiejętności czysto piłkarskich, robiliśmy wywiad środowiskowy i sami też jako klub spotykaliśmy się z Filipem. Jest to zawodnik, który postawił bardzo mocno na zawodową piłkę. Jest typem zawodnika, który ciężką pracą osiągnął to wszystko, co osiągnął. No i chciałby się również on właśnie tym swoim doświadczeniem z klubów zagranicznych, a także tym swoim kunsztem dzielić z naszymi młodymi zawodnikami. W pewnym sensie no, to jest dla mnie wielka duma przychodząc tutaj do Lecha, bo jestem związany emocjonalnie z Lechem. Janek grał tutaj i stąd się wywodzi. Wyszedł też na wielką światową piłkę i to jest dla mnie bardzo duża duma i myślę, że wyraz mojej twarzy mówi wiele. Myślę, że każdy zawodnik, który przychodzi do Lecha dopiero w momencie, kiedy wyjdzie na Bułgarską, to przekonuje się, jak naprawdę wielki to jest klub, jak zagorzałych ma kibiców i jaka atmosfera tutaj panuje, więc myślę, że Filip ma tę przewagę, że ja grając w Lechu przez kilka lat doświadczyłem tego i zawsze mu o tym opowiadałem, także na pewno jest na to gotowy, wie, jakie będą oczekiwania, jaka jest tutaj atmosfera i mam nadzieję, że da dużo radości kibicom, będzie dobrze bronił barw Lecha i godnie reprezentował ród Bednarków. On od dziecka, podobnie jak brat, kibicuje Lechowi Poznań, jest mocno z Lechem emocjonalnie związany, więc no, oprócz piłkarza doszedł nam kibic Lecha Poznań. Myślę, że walka i wytrwałość w dążeniu do celu cechuje mnie i Janka. I to jest na pewno coś, co w Lechu oddaje to DNA, więc to jest najważniejsze, więc waleczność i oddanie za barwy klubowe. No, Filip jest bramkarzem, który wpisuje się w ten nasz sposób grania, który my preferujemy, który wdrażamy, który doskonalimy przede wszystkim w tym sezonie, czyli na wskroś ofensywny futbol. Potrafi ocenić odległość między własną defensywą, a tym jego wyjściem ewentualnym poza pole karne. Ma doskonały refleks, dobrze gra na linii i jak to w holenderskiej piłce, potrafi dobrze, spokojnie rozgrywać piłkę. Potrzebujemy takich bramkarzy do naszego sposobu grania. Uważam, że bronię w miarę ofensywnie, że potrafię wychodzić do dośrodkowań, potrafię grać za linią obrony i tak jakby chronić tą strefę, którą oni oddają wychodząc wysoko. Uważam, że mam dobry refleks i jak szkoła holenderska nakazuje, potrafię grać nogami. Bracie, powodzenia, dużo zdrowia, trzymam kciuki, żebyście razem z Lechem wygrywali dużo spotkań i trofeów i mam nadzieję, że będziemy często widywać się na Bułgarskiej. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.